Siemano ludzie, z tej strony Karol, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku otwieramy sobie multipack z kolekcji Euro 2020 Kickoff Edition. Jest tutaj, jak widzicie tutaj, 4 zaszytki, 3 limitki i jedna karta coins. Więc naprawdę, no w ogóle sorry, że tak może trochę cicho gadać, ale jestem trochę może powiedzieć zmęczony i... Dobra, to jest nieważne. W każdym razie dzisiaj to wszystko otwieramy. Mam nadzieję, że jakaś rarka wpadnie. Wiem, że u niektórych youtuberów na polskim YouTubie były odcinki, że w multipakach są rarki. O, i mi się wydaje, że chyba w multipakach jest najwięcej. Oczywiście ja liczę na rarkę, ponieważ mam już prawie połowę kart w mojej kolekcji, a nie mam jeszcze ani jednej rarki, więc wypadałoby już jakąś trafić dzisiaj. No więc zobaczymy sobie, czy wyjdzie ci jakaś. Mi się wydaje, że odtąd, bo najwięcej osób tutaj już widzimy, jakieś nazwisko Ney. Ogólnie limitki, ja nie będę krył, od razu sobie na początku otworzymy limit, pokażę wam. Dobra. Czekajcie, muszę tu z góry może. Kurczę, tak ciężko to się otwiera. No, może z innej strony, albo wiecie co, po prostu sobie wezmę nożyczki stąd i otworzymy sobie po prostu normalnie, czekajcie. Okej, dobra, kozacko, otworzone, teraz to przyciągamy, mam kartę, no i wyciągamy tutaj, widzicie, tą kartkę jakby, ją sobie tutaj kładziemy na boko i wysypujemy naszą zawartość. Tutaj jest pierwsza limitka Joao Felix. Taka, czy tam sobie jakby źle przeczytam. Kieran Tierney. I ostatnia limitka. A ten Dziuba. Okej, jest to Rosjanin. Więc te trzy limitki mi się wydaje, że no nie wypadły jak najlepsze. No ale trudno co zrobić. Tu powinien być jeszcze. Tak. Mamy kodzik na 150 końców. Bo w każdym powinien być. Okej, i mamy 4 saszetki. Tak, wszystko się zgadza. No więc mamy nadzieję, że w swojej saszetki wypadnie jakaś rachka. Sorry, że mogę trochę tak długo odcinek nagrywać, ale jest pierwsza, jest fans. Jest to z Chorwacji fans. Więc się cieszę, bo ja akurat do kart z Chorwacji nie mam szczęścia. Callum McGregor, Rodri, Ruben Diaz, David De Gea, Harry Wilson, Esgian Alioski, tu kodzik dla mnie, te bazówki położymy na bok i Virgil van Dijk na karcie Shining Star, jest to moja pierwsza karta Shining Star, kozacko, cieszę się bardzo, będę sobie tutaj tak kładł, dobra, druga saszetka, tu jest, dobra, nie widziałem do końca, to sobie zobaczymy później. Jeszcze od razu może ten kod wezmę. Dobra. Dries Mertens, Filip Holender, Kasper Schmeichel, Paul Pogba, Emil Forsberg, Tomasz Kędziora na bok. I mamy Wayne Hennessey, to jest chyba bramkarz Walii i karta specjalna z Finlandii na karcie Multiple, więc to jest dosyć fajna karta. Dobra, zostały dwie saszetki ostatnie. Okej, mamy jakieś... To jest Polska? Nie, to jest Turcja chyba. Tak, Turcja. Po numerku było mi się... Oj, tutaj jakaś karta. Chyba też z Turcji, czy tam coś zauważyłam. Dobra. Mamy Rafael Guerreiro, Joe Rodon, Dajet Upamankanu, Willy Orban, Kevin De Bruyne, Fabian Shaw, kodzik. Dobra, te bazówki sobie na bok kładziemy. I Turki, i Cagla Soyuncu też na karcie tureckiej, na karcie Defensive Rock. Jest to karta Power, nie miałem jeszcze dzisiaj karty Power, a kartę Fans już jedną miałem, więc sobie tutaj trzymi w sumie miałem. I ostatnia saszetka, miejmy nadzieję, że jakaś garka padnie. Kurde, no chciałabym, mega bardzo chciałabym garaćkę. Jest jakaś fans z Portugalii, na Pepe, widzimy. Victor Nilsson Lindelöf, Cengiz Ynde, Enis Bartki, Tomasz Sołcek, Roman Zobnin. Jest Pepe na karcie Fence. Czekajcie, gdzie są te Fence tutaj? Dobra, czekajcie.
Nie, no ja nie wierzę w to. Euga to w maskach. Mamy w końcu! Yes! Euro Top Masters! Luka Modric! Nie, no ja w to nie wierzę! Jak już zobaczyłem, że są trzy specjalne, to... No nie, no ja w to nie wierzę! O kurde, Luka Modric! W ogóle w dotyku to jest takie fajne! O kurde, dobra, pierwsza herka w życiu. Mieli youtuberzy rację, że z tego lecą. Mnie zresztą wszystkie zaszedki. Ja w sumie widziałem, że leciało dużo powtórek niestety. Ale dobra, to co się stało. Euro Top Masters, Luka Modric. Dobrze wyczułem, że na ostatniej zaszedce trzeba ją otworzyć. Luka Modric, Euro Top Masters. Tak w ogóle jeszcze Jasper Cillessen z Holandii. Na karcie Power. I Pepe, ja nie wierzę. Jestem no mega szczęśliwy. Jest to numer drugi ogólnie, czyli no, będzie już na drugim numerku za tym, za Kevinem De Bruyne. Kurde, dobra, nie wiem czy przez to ja będę teraz miał bardzo wielką chęć na multipaki, ja będę po prostu więcej kupował, czy w ogóle. Będę oczywiście, będę musiał jeszcze próbować inne produkty. Zobaczymy, może kupię, na pewno będą jeszcze inne openingi. Więc zobaczymy sobie. W ogóle sobie za taką reakcję, że jestem taki rozentuzjazmowany, ale Euro to w masę, coś pięknego normalnie. Nie, no ja nie wierzę w to. Widzicie, tak to wygląda. Dobra, ale co ja w ogóle robię? Dobra, w każdym razie ja chyba 2 minuty przedłużyłem ten odcinek, albo nawet o 1,5 minuty przynajmniej, no. Więc to by było już moim zdaniem na tyle w tym odcinku. Ogólnie i tak bardzo się cieszę, mam nową kartę Shinxa, kilka fansów, a dobrze, przynajmniej żadna karta specjalna się nie powtórzyła. Więc to by było z mojej strony na tyle. Jeżeli dotrwaliście do końca, to napiszcie w komentarzu Luka Modric i... Jak napiszecie to, no to ja wam po prostu przypnę serduszkę, są i tak każdemu przypiną, ale dobra, nieważne. W każdym razie zostawcie łapeczkę w górę, subika z dzwoneczkiem, a możecie wbić na TikToka Galaxy Brawl Stars 1. No i zostawcie subika i lajka. I to było już na tyle w tym odcinku. Ja bym was żegnał i pa!